Witam, nazywam się Paulina, dla Emirates pracuję już 3 lata. Obecnie znajdujemy się w moim domu w Dubaju. Dlaczego chciałam być stewardessą? Zawsze lubiłam podróże, zawsze interesowały mnie programy jak National Geographic, Discovery Channel. Zawsze lubiłam oglądać te programy, jeżeli chodzi o nowe miejsca, nowych ludzi, nowe kultury. Więc kiedy nadarzyła się okazja, żeby pójść na Open Days dla Emirates, spróbowałam i udało się. W czasie, gdy studiowałam w Londynie, moja koleżanka pracowała dla Emirates i bardzo chwaliła sobie tę pracę. Ja myślę, że dzięki niej można bardzo dużo podróżować, poznawać nowych ludzi i nowe kultury oraz uczyć się języków. Emirates zapewniają również mieszkanie w Dubaju, co jest dla nas bardzo wygodne. Bardzo o nas dbają. Dzień rekrutacji, muszę przyznać, jest bardzo długi i intensywny, ale bardzo miło spędziłam czas, bo atmosfera była bardzo przyjazna. Było bardzo dużo zadań, również grupowych, które miały sprawdzić nasze umiejętności interpersonalne oraz to, jak radzimy sobie w wybranych sytuacjach. Byłyśmy obserwowane przez dwie bardzo miłe panie. Także był test języka angielskiego pisemny i wydaje mi się, że panie sprawdzały także nasze umiejętności w mówieniu po angielsku. Jest bardzo dużo dobrych rzeczy pochodzących z tej pracy, a także jeżeli chodzi o dni wolne. Bardzo dużo dostajemy zniżek, jeżeli chodzi o bary, restauracje, hotele, baseny. Można się zrelaksować w swój dzień wolny w jednym z najlepszych hoteli w Dubaju na basenie za bardzo niską cenę lub także za darmo. Dostajemy specjalną kartę pracownika, która pozwala nam doświadczyć tego wszystkiego. Rzecz, która najbardziej lubię w tej pracy, to właśnie podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc. Ja sama zajmuję się fotografią, także to jest najlepsza praca, jaką mogłabym sobie wymarzyć, żeby kształtować ten kunszt fotograficzny. Jedną z trudności są na pewno różne godziny rejsów. Czasami musimy wstawać na przykład o 2 lub 3 w nocy, żeby przygotować się do lotu. Czasami również ciężko przyzwyczaić się do różnej strefy czasowej w danym kraju, na przykład jak to jest w moim przypadku Australii. Emirates dają nam jednak bardzo wygodny rozkład dni wolnych, dlatego jeśli dobrze zaplanujemy swój odpoczynek, dobrze się odżywiamy i trenujemy, nie jest to nic strasznego. Ja uwielbiam Azję, szczególnie poprzez moje hobby, które jest fotografią. Uwielbiam ludzi, są bardzo gościnni, uwielbiam jedzenie, szczególnie Bangkok i całą Tajlandię. Uwielbiam Filipiny, uwielbiam Chiny. Wszystkie te właśnie azjatyckie kraje jak najbardziej. Ja muszę powiedzieć, że Dubaj jest fantastycznym miejscem, pomimo to, że życie tutaj bardzo różni się od życia w Europie. Na pewno jest to bardzo dobre doświadczenie, które każdy musi przeżyć, że tak powiem. Dubaj to prawdziwa mieszanka kultur. Można tu poznać ludzi z całego świata, ich mentalność, zwyczaje, czy nawet inne jedzenie niż to nasze europejskie. To jest wyjątkowe w tym miejscu. Naprawdę warto tu przyjechać i doświadczyć tego osobiście. Myślę, że to, czy ktoś jest ładny, przystojny, to wyłącznie kwestia gustu. Uważam, że wszyscy jesteśmy piękni, bo jesteśmy zupełnie inni. Najważniejsze jest szczery uśmiech i pozytywne nastawienie. Dla Emirates pracują ludzie z 120 krajów. Jest bardzo duża rozbieżność narodowości. Każdy ma w sobie coś wyjątkowego i coś pięknego. Nie musi być idealny, ale wydaje mi się, że musi być szczery. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o uśmiech. Tak, możemy mieć tatuaże,
Z tym, że tatuaże muszą być w bardzo dyskretnych miejscach. Nie na nogach, nie na rękach, nie na czole. W bardzo dyskretnych miejscach, gdzie uniform, cały uniform przykryłby je. Wydaje mi się, że była to właśnie Warszawa. Lot do Warszawy, gdzie pan oświadczył się pani. I nawet cała załoga się cieszyła z tego. Był tort, był szampan, były czekoladki, było dużo zdjęć, także mieliśmy nową narzeczeńską parę. Było miło patrzeć i było miło widzieć, jak inni ludzie reagowali. Także to był mój chyba jeden z lepszych lotów, gdzie było troszeczkę więcej wzruszenia. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na pokładzie samolotu Emirates. Do zobaczenia.